Dziękuję bardzo. Ciągle krzyczą, szczekają. Jestem tu, przyjdź do mnie. Bardzo wiele psów trafia do nas po wypadkach i one potrzebują takiego miejsca, w którym bezpiecznie mogłyby uczyć się chodzenia, czy na nowo chodzić, tak, po różnego rodzaju operacjach. I nam jest potrzebne, tak jakby schronisku naszemu bielskiemu, tak? A wybieg dla psów zrobiliśmy dla mieszkańców, żeby te czworonogi z naszego miasta też mogły sobie gdzieś aktywnie spędzać czas, nie tylko na spacerach. Nie jest żadnym wysiłkiem i nie trzeba szukać specjalnej motywacji, żeby wspierać ludzi, którzy już z definicji, z racji tego, czym się zajmują, pokazują piękne serce. Oprócz tego, że za chwilę uroczyście otworzymy wybieg stworzony wspólnymi siłami, dzięki poparciu mieszkańców Białej Podlaskiej, to chcę powiedzieć, że nasze działania są naprawdę zintegrowane na wielu płaszczyznach. Razem lepimy te wszystkie dziury schroniskowe. Moglibyśmy podawać mnóstwo przykładów. Czasem jest to wykonana siłami spółki Wodkan naprawa przyłącza wody. Czasem jest to wykonana siłami spółki ZGL naprawa ogrodzenia czy montaż dodatkowych przęseł. Czasem jest to dostarczany przez spółkę PEC materiał do ogrzewania. I cieszę się, jestem dumny jako bielczanin, jako prezydent naszego miasta, że w Białej Podlaskiej to serducho, także tym najmniejszym i najsłabszym, tak bardzo potrzebującym naszej pomocy okazujemy. Jest z nami pani Ania Korolczuk, niegdysiejsza prezes schroniska, w której osobie środowisko miłośników zwierząt w Białej Podlaskiej ma gorącego orędownika w Radzie Miasta. Są tam różnego rodzaju równoważnie, po których pies ma uczyć się chodzić. Gibkości się nauczyć, może przeskakiwać przeszkody, tak? Jest tunel, żeby zobaczyć, czy pies będzie się bał takich klaustrofobicznych pomieszczeń, prawda? Więc na takiej zasadzie. Ale przede wszystkim, żeby aktywnie spędzał czas. My mamy basen, który w okresie letnim, tak naprawdę, kiedy jest ciepło, będzie napełniony wodą, żeby psy mogły pływać. Bardzo wiele naszych psów lubi pływać. Realizowana inwestycja służy także rehabilitacji psów. Ewa wspomniała Pimpusia, tego pierwszego zrehabilitowanego pieska. Ja pamiętam, że jest to psiak z uszkodzonym kręgosłupem, z niewładem kończyn tylnych, który właśnie w ramach takiego procesu rehabilitacji nauczył się wspomnianego chodu rdzeniowego. A wszystkie te inicjatywy po to, żeby psiaki z niepełnosprawnością też miały szansę na adopcję. Jedna z wielu inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Ponad 170 tysięcy złotych spożytkowanych bardzo efektywnie. Od 9 do 12 w czasie zimowym, od 15 do 18, z racji, że jest ciemno, a w czasie letnim od 9 do 12, od 15 do 20. Każdy właściciel może przyjść ze swoim psem i poćwiczyć z nim na różnego rodzaju przyrządach, które tam się znajdują.